Okej, okay, nastała godzina 21.37 i rozpoczynamy, słuchajcie, kolejną historię. Nie, no, tak naprawdę to jest pierwsza w nocy, ale. E, nagrywam to, słuchajcie, piąty raz, bo ciągle występuje jakiś błąd. I kurczę, nie chcę mi się to zapisać, więc jeśli tym razem się nie zapiszę, to nie zobaczycie tego odcinka. Ale. Wait, jakby jak, jak to oglądacie, to. A dobra, nieważne, bo. Nie, nieważne. E, po pierwsze, ogłoszenia parafialne. Ja już chyba to powiedziałem. Nie, ja już nie rozumiem do końca, co się dzieje. Yy, sprawa wygląda tak, że kanał się trochę zmienił, teraz nazywa się po prostu Marvin, że będą tutaj pojawiać się zarówno gameplaye jak i moja historie z życia, a także zmieniło się logo kanału i zrobiłem mój wspaniały grafik Lucatius. Pozdrawiam, Cię jesteś, jesteś wspaniały! Dziękuję za miniaturki i tak dalej. U mnie też zauważyłem, że ostatnia historia od Luki, który wystąpił gościnnie w filmie, się nam spodobała. Jeżeli chcecie więcej od Luki historii, to napiszcie w komentarzu, nie? Dla mnie, dla, dla mnie to nie problem z nim po, porozmawiać. Nie? Jakby 100 zł na 100 i mordo robimy całą serię na mój kanał, nie? Przy okazji Cię wypromuję. <laughs> Wiadomo, nasze rozmowy tak nie przebiegają. Jeszcze tak dla tych, którzy widzieli to na poważnie, jeszcze wyjaśnię. Ale jeżeli chcielibyście, to dla mnie nie problem z Luką porozmawiać. Czy nie chciałby wystąpić jeszcze raz albo dwa razy? Ok, lecimy z historią. Historia ta wydarzyła się rok albo dwa lata temu. Nie jestem teraz słuchajcie, do końca. Nie, nie jestem teraz już słuchajcie, do końca pewien, bo było to już dosyć dawno. Rok, dwa, albo. Nie, trzy lata temu to trochę za... zbyt dawno, ale rok albo dwa lata temu się ta historia wydarzyła. I wyglądało tak, że były sobie Mikołajki, wiadomo, fajne, szkolne Mikołajki, rozdajemy sobie. Prezenty, 20 złotych wydajesz, kupujesz prezent gościowi albo dziewczynie, której nawet nie lubisz, wiadomo, nienawiść klasowa i tak dalej. Ja wróciłem sobie do domu, nie? Oczywiście jest swag na moim eleganckim wtedy jeszcze krześle, no ale krzesło też może być eleganckie, nie trzeba mieć fotelu. Zajadam sobie pysznego milonego i nagle dzwoni mój kolega, nazwijmy go Bartek. No i Bartek mówi do mnie... Yo, Marvin, idziesz dzisiaj, dwie działszki pójdą, pójdziesz z Ziomek dobry, stary, jeszcze go z przedszkola. Może pamiętasz, będzie śmiesznie, nie? No, ja tak sobie myślę, kurczę, w sumie i tak nie mam co robić w domu. Nie będę ciągle w tego cs grać Minecrafta i tak dalej, więc powiedziałem mu, a dobra, pójdę, nie? I przyszli po mnie około godziny 19:00, między 19 a 18:00, mniej więcej, żebym przypadkiem czegoś nie pomylił. I wyglądało to tak. Yy, że musiałem i tak na nich dosyć długo, tak, gdyż zanim oni się, zanim ta ferajna się pofatygowała, to trochę czasu minęło, nie, ale o też się po mnie przyszli i nagle nasz kolega jeden stwierdził, że o, o, on musi jeść kebaba, nie, on musi wpieprzyć kebaba i musieliśmy iść na rynek. Na początku mieliśmy iść do parku, no, ale w sumie tak park jest dosyć blisko rynku, więc mieliśmy teoretycznie po drodze. no i jako, że ja mieszkam na takim typowym blokowisku, no to musieliśmy z tego blokowiska domu, najpierw wyjść, i jak już byliśmy na prostej ku, ku rynkowi, gdzie oczywiście jest kilka kebabowni, eee, oczywiście zawsze chodzimy do jednej i tej samej z tym, z tym kolegą, z tą ekipą i tak dalej, ale wiadomo, wychodzimy już z tego blokowiska mojego i nagle z za rogu wyskakuje podróbka Mikołaja, gdyż to nie był prawdziwy Mikołaj. Wiadomo, ubranie miał Mikołaja, miał czapkę i miał płaszcz tak śmiesznie rozpięty, że mu klatę dosłownie było widać, że chłopowi nie było wtedy zimno, nie? Ale wiadomo, był ubrany jak Mikołaj, ale nie miał brody, więc to nie był prawdziwy Mikołaj, tylko to był zwykły podrabianie. To nie był niestety prawdziwy Mikołaj. Prawdziwy Mikołaj tam mi dnia dał prezent w domu, ale wracając, i on tak chwilę stoi, się na nas patrzy, nie? I my kurde, my tak sobie myślimy, nie? Ja znają mi pewnie też, że... Kurde, no kto to jest? Czy to jest jakiś pojeb, czy czego on chce? Nagle do nas podchodzi i podchodził on tak lekko kulając. Jak podszedł bliżej, to ja zauważyłem, że on jest albo pijany, albo naćpany, więc teoretycznie nie było nawet się czego bać, bo wiadomo, że taka osoba teoretycznie nie może się za dużo zrobić, a teoretycznie jednak może. I on do nas mówi, że takim, wiecie, takim typowym głosem pijanego, czy naćpanego mężczyzny, czy my chcemy jakieś prezenciki, nie? I tak, tak, tak trochę jak dofni zabrzmiał. miał on na oko tak z trzydzieści lat coś koło tego mniej więcej i tak chwilę czuliśmy cicho. Ja stwierdziłem, że dobra, trzeba wziąć sprawy w swoje swoje lodowate ręce. Ja mu mówię, nie? że zależy, co ma być tym prezentem. I on chwilę na nas popatrzał takim z dziwnym wzrokiem, nagle się uśmiechnął i chłop wziął. Nawet nie odszedł dwóch kroków dalej, tylko po prostu się odwrócił i, zacząć, i zaczął tam szczać, nie? W sensie, ja... Nie wiem, wtedy trochę się śmiałem, bo byłem młodszy, ale tak, tak teraz sobie myślę, to nie najlepiej to wspominam, bo chłop dosłownie dwóch kroków na dnie oczy tylko odwrócił się i zaczął sikać, nie no, jakby rozumiem, że pijany, rozumiem, że nasz pan, ale tak, tak troszkę kultury więcej by, by naprawdę nie zaszkodziło nikomu z nas eee, i my stwierdziliśmy, że pójdziemy na obkoło na ten rynek po tego kebaba. Co z tym mężczyzną się stało, no tego nie wiem, mógł umrzeć, mógł przeżyć i tak dalej, no mogło się stać wszystko teoretycznie, ale ogólnie tam na dzień był udany, nie? W sensie był udany było śmiesznie, było zabawnie, e, były tańce, były płacze i tak dalej. Ogólnie był udany, więc do tych osób, które ze mną były, słuchajcie, jesteście, jesteście kochani, jesteście wspaniali, ja was uwi uwielbiam, nie zmieniajcie się, wprawdzie e, od jakiegoś czasu z wami nie gadam, bo nie, ale, ale jesteście po prostu super. Nie zmieniajcie się. Może w tym mikrofonie znowu razem wyjdziemy, jeśli, jeśli to oglądacie. Ok, także to było na tyle już tej historii. Do zobaczenia. Cześć. I pa.